nowe mieszkanie, nowe Q&A! Siema, jestem Blow i witam was w nowym Q&A-u. Dokładnie tak, jestem w nowym mieszkaniu, więc pomyślałem, że warto nagrać z tego mojego nowego miejsca nowe Q&A, więc zaczynajmy. Tylko najpierw na Facebooka muszę wrzucić zdjęcie, żebyście mi pisali pytania. Blow tak bardzo nieprzygotowany. Nowe mieszkanko, nowe Q&A. Opublikuj. Pierwszy komentarz, Kubuś Chrobak. Czyli Q&A będzie co jedna zmiana mieszkania. Wiecie co, to jest bardzo dobry pomysł, więc kolejne Q&A już za rok. Czy tam za 2-3 lata. A tak serio, to Q&A będę starał się wrzucać teraz bardziej regularnie i mam nadzieję, że mi się to uda. Ze mną jest ciężko, jeżeli chodzi o regularność, ale jeżeli wezmę się za siebie, to wydaje mi się, że uda mi się tego dotrzymać. I te Q&A będą częściej. Obiecuję. Michał Igor Maciejewski. Jak czujesz się w nowym mieszkaniu i kiedy unboxing mieszkania? Jeżeli chcecie unboxing mieszkania, to oczywiście dajcie łapki w górę, jeżeli będę widział, że jest ich dużo, 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 to wtedy wam nagram, bo wydaje mi się, że dużo osób jest ciekawych, jak sobie mieszkam, jak tutaj żyję. I ja zresztą chciałbym wam to pokazać, tylko jeszcze nie jestem w całości przeprowadzony. Zresztą zobaczycie to w niedzielę na filmiku, gdzie w moim pokoju jest po prostu pustka i echo, ale cały czas będę tutaj jakoś ogarniał. Myślałem na przykład, żeby na tej ścianie walnąć jakiś plakat, coś, bo jest bardzo pusto, więc cały czas będę urządzał. Ale jeżeli będziecie chcieli, to oprowadzę was po moim mieszkaniu. Więc dajcie mi znać w komentarzu, czy tam łapkami w górę. A co do tego, jak czuję się w nowym mieszkaniu, to bardzo miło, że pytasz, dziękuję i... Nie pomyślałbym, że to powiem, ale jest ciężko bez rodziców, więc pozdrawiam was, moi rodzice. Gdzie jesteście? A tak poważnie, to jakoś sobie radzę. Jest okej. Na pewno to, co daje mi nowe mieszkanie, to to, że mam naprawdę, naprawdę wielką ochotę do nagrywania. Jestem w szoku, bo jednego dnia nagrałem dwa filmiki, a z reguły jak byłem u siebie, to miałem straszliwego lenia. Nic mi się nie chciało, siedziałem, tak sobie odkładałem, a tutaj, a dobra, nagram sobie coś i tak cisnę. I muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy, która w tym mieszkaniu mnie bardzo, bardzo wkurza. Jest to to małe dziadostwo. I to jest czujnik światła i gdy podchodzimy do niego, to po prostu zaświeca się, a raczej zapala. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że on jest tak cholernie źle skonfigurowany, że jestem 500 metrów od niego, jeb zapala. Ja nie mam pojęcia, jak to jest zrobione, ale... What the fuck? Wiem oczywiście, że można to zakleić i pewnie to zakleję, ale jestem leniwy i mi się nie chce. Ale to jest tak irytujące. Znaczy teraz to mnie aż bawi, ponieważ bawię się w to, żeby nie zapalić tego czujnika. I to jest taka moja zabawa, że wiecie, robię wszystko, żeby nie zapalił się. Nawet chodzę na czworaka, żeby się nie zapalił. Ale jeb, oczywiście musi się zapalić. To jest... Wiecie, jeszcze na początku myślę sobie, kurczę, fajny bajer, zajebiście. Nie, to nie jest fajny bajer, nie polecam. Martyna Olczak zapytała, jak tam przeżycia po Star Surfans. Łapkujcie, żeby widział. A tak już poważnie, Martyna, odpowiadając na twoje pytanie, to na Star Surfans bawiłem się zajebiście. Po co ja się kuźwa tak drę? Ale tak, Martyna, naprawdę bawiłem się świetnie. Poznałem mnóstwo youtuberów i poznałem mnóstwo widzów. I na tym mi najbardziej zależało, więc bardzo dziękuję, że byliście i że tak mnie gorąco wspieraliście, bo na przykład jak wchodziłem na scenę, to było tak dużo oklasków, że byłem w szoku, naprawdę. To jest niesamowite uczucie, bo myślałem, że będzie o, powitajcie Blowa, będzie o. A był taki ogień, że... Naprawdę, zajebiście. Też dziękuję wszystkim osobom, które wsparły mnie, kupiły coś w moim sklepiku. Dziękuję i mam nadzieję, że moje bluzy, koszulki i tak dalej wam będą dobrze służyć i że wam się będą podobały. Kończąc Star Surfans, naprawdę bardzo fajnie, szczególnie, że to jest pierwsza edycja, więc nie mieli doświadczeń w realizacji takich eventów, a i tak moim zdaniem wyszło to naprawdę świetnie. Było dużo youtuberów, było dużo widzów, super, naprawdę bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że za rok też będzie przy PGA coś takiego organizowanego. I chyba tyle, no. I mogę powiedzieć tylko tyle, że tutaj naprawdę nie mam do siebie bólu, bo się postarałem. I cały czas siedziałem, mimo że na przykład nie mogłem, to i tak siedziałem, podpisywałem te autografy, jasne, że później sobie musiałem pójść, ponieważ musiałem coś zjeść i tak dalej. Ale jak tylko mogłem, to siedziałem, robiłem sobie zdjęcia, podpisywałem. Więc no, nie mam nic sobie do zarzucenia, więc jak ktoś był, to wydaje mi się, że na luzie mógł sobie ze mną pogadać,
zrobić zdjęcie, czy wziąć ode mnie podpis. Także raz jeszcze dziękuję wam za Stars for Fans, było mega i widzimy się na kolejnych eventach. Dziękuję. Basia Michalak zapytała, jak reaguje na hejty. Hej, tyle co? To reaguje tak jak każdy youtuber, czyli tak. Nie umiem strykać, ale klaskać potrafię, reaguje tak. A tak całkiem serio, to kiedyś się naprawdę bardzo przejmowałem tymi hejtami. Nie wiem, jakoś rok temu i bardzo to przeżywałem. Ale teraz wchodzę z podejścia, że kurczę, no te osoby jakby nie patrzeć, dają mi zarabiać pisząc te komentarze i tak dalej, bo oglądają mnie, nieważne czy z adblockiem czy nie. No cały czas mnie utrzymują, więc troszeczkę mnie to dziwi i wydaje mi się, że nie ma się czym przejmować, ponieważ po co patrzeć na osoby, które patrzą na nas negatywnie, jeżeli wokół mam naprawdę mnóstwo fajnych ludzi i na nich trzeba się skupiać, a nie na tych negatywnych ludziach, którzy są do ciebie źle nastawieni. Tak mi się wydaje i polecam takie podejście każdemu. I może hejty mnie smucą, ale bardziej dlatego, że przykro mi, że takie osoby istnieją i współczuję im. Naprawdę im cholernie współczuję, że no tak marnować czas, żeby pisać jakieś głupie komentarze w internecie. No nie wiem, ja tego nie rozumiem, już wolałbym pograć w jakąś grę niż siedzieć na YouTubie i wypisywać te komentarze, bo możecie mi wierzyć lub nie, ale chyba żaden większy youtuber nie przejmuje się hejterami, raczej no to bawi. Także kończąc, kiedyś się przejmowałem, teraz mam wyjebane. Patrycja Shirokru zapytał, jak długo nagrywasz i kiedy zacząłeś nagrywać swoje pierwsze filmiki? Więc tak, Patrycjo, pierwsze filmiki zacząłem nagrywać 2 dni temu, kiedy wpierdzielałem słowo dżemu. 2 dni temu, kiedy wpierdalałem słoik dżemu. Pierwsze filmiki nagrywałem chyba w 2009 roku na pierwszym kanale, który jest gdzieś zakopany, nie ma, są filmy prywatne i tak dalej. Jeżeli chcecie, to mogę nagrać taką reakcję na moje pierwsze filmy, to piszcie w komentarzach. Ale co do pierwszych filmów, to były jakieś tam poradniki i tak dalej, i tak dalej. A na tym kanale od 2011 nagrywam, bo chciałem sobie rozdzielić kanał, żeby tam nie było Minecrafta, więc zrobiłem sobie drugi kanał Minecraft Blow i Minecrafta teraz nie nagrywam, lekturę. Więc od 2011 nagrywam, czyli już 4 latka będą. Naprawdę mnóstwo czasu, ale nie żałuję tego, naprawdę nie żałuję tego, bo poznałem przez to mnóstwo fajnych osób i nigdy bym nie pomyślał, że relacje z internetu przełożą mi się na życie realne, a teraz no przez YouTube'a poznałem naprawdę dobrych kumpli i przyjaciół. Ach, nie jestem już foreverem. Marti Zajac napisał, umiesz rosyjski? Jak tak, to powiedz, dajcie łapki w górę po rosyjsku. Marti, oczywiście, że znam rosyjski. Saka bliet. Dobra, już nie przeklinam, ale kto zna te słowa, to pozdrawiam. I współczuję, że musieliście je słyszeć. A co to dajcie łapkę w górę? To jest dobry tekst. Szczególnie dla mnie, więc uwaga, dajcie. Postaram się to powiedzieć po rosyjsku, mam nadzieję, że to nie będzie jakieś długie słowo, zobaczymy. O Jezu, co to? Dajut łapu duo, co? Uwaga, poczekajcie. Dajut łapu dę. Jakbym po francusku mówił, jeżeli papą. Dajut łapu dę. Dę czy dą? Dę. Dajut łapu dę. Koniec rosyjskiego. Marcel Trójczak zapytał, czy jak naleje ciepłej wody do czajnika, to woda szybciej się zagotuje. To jest bardzo dobre pytanie! Nie, to jest chyba głupie pytanie, ale sprawdzę to dla ciebie, ponieważ sam jestem ciekaw. Ale wydaje mi się, że logicznym jest to, że raczej gorąca woda szybciej się zagotuje, aniżeli zimna. Chociaż z drugiej strony słyszałem, że na przykład jak robicie kostki lodu, to jak wlejecie gorącej wody, to wtedy szybciej się zrobią kostki lodu. Nie sprawdzałem, ale tak bardzo wiele razy słyszałem. Więc dobra, sprawdźmy to. No, sprawdzajmy. No, więc tak jak mówiłem, logika Blowa wygrała tym razem. I czemu wy mi takie pytania zadajecie? Katarzyna Marszał napisała, pokaż jak już zaopatrzyłeś sobie lodówkę. 3, 2, 1, whoop! Więc pytacie mnie, co mam w lodówce, więc ja pokażę wam, co mam w lodówce i przepraszam, że nagrywam z ręki, ale niestety nie mam kamerzysty. Forever alone. Więc nie ukrywając, ja sam nie wiem, co mam w lodówce, więc to będzie dla mnie surprise. Gówno mam w lodówce! Dobra, to było głupie.
Pokażę wam poważnie, co mam w lodówce. I nikt mi za nic nie zapłacił, poważnie. Więc mamo, sprawdź, co mi kupiłaś, bo jeszcze nie widziałam. Śledzie, bardzo zdrowo. Mnóstwo parówek. Mamo, nie wiem, co mam zrobić z tymi parówkami, chyba je zaraz zjem. Poza tym mam jakieś serki, co bym nie umarł z głodu. Mam jakąś szynkę, bardzo dobra, dziękuję. Mam poza tym kremowy blue. Nie wiem co, może blau. Znowu szynka. A tutaj uwaga, masło. Dobra, to było do przewidzenia. Poza tym pita do tortilli, bardzo się sprawdza. Serek, 15 gratis. Śledź i jakieś tam warzywa. Świetne warzywo, polecam. A na drzwiach mam wasabi. Musimy to sprawdzić. Ale też mam jakiś sok zdrowy, chyba zdrowy. Activie, pesto, pesto lubię, biodes, suszone pomidory, dwa razy mleko, przeterminowane. Wow, o dziwo nieprzeterminowane. Nieźle. Ketchup i syrop. Polecam. Bardzo lubię do herbatki. Dobra, ale sprawdźmy to wasabi. Okej. Sorry, że polecam, ale... Nie lubię wasabi. Idź sobie wasabi. Cześć, Kora. Jak często spotykasz swoich panów na ulicy? Nigdy! Bo nie wychodzę na dwór! Dobra, to było suche, ale to oczywiście jestem ja. A co do twojego pytania, to naprawdę bardzo, bardzo często. Ponieważ jak wychodzę gdzieś, to nigdy nie ma tak, że nie spotkam widza. Gorzej jak spotykam widzów, którzy się chowają i udają, że oni mnie nie znają. Wiecie, to ten blok. Więc ziomki, to widać. I proszę was, ludziska, podchodźcie, jeżeli mnie widzicie. Nie wstydźcie się. Pogadamy, przybijemy piątkę, no chyba, że będę bardzo, bardzo zajęty. Ale tak to podbijajcie śmiało, mam nadzieję, że się spotkamy. Ale odpowiadając na pytanie, tak, bardzo często spotykam swoich widzów na ulicy. Ale to jest bardzo przyjemne zawsze spotkanie. Zofia Gwiazda, czy ludzie też się na ciebie tak dziwnie patrzą, jak kolisz wiewiórki w parku? Kolejne pytanie poproszę. Sylwia Rubej, dlaczego mówiłem plecy, jak mamy tylko jeden plec? Nie wiem, nie wiem, ale może w komentarzach ktoś mnie, jak również ciebie, uświadomi. Będę wdzięczny. Wiktoria Król, zaprosi mnie do swojego mieszkania. Jasne, wpadajcie wszyscy. Teraz sobie właśnie zwizualizowałem z 200 tysięcy osób w tym mieszkaniu. I nie zapraszam was jednak, bo się nie pomieścimy wszyscy, przykro mi. Max Radomski, wolałbyś spać w jednym łóżku przez tydzień z Wojtazem? Czy nie nagrywać na YouTube przez 3 miesiące? Max, poświęciłbym się i... spałbym przez tydzień w jednym łóżku z Wojtazem, ale pod dwoma zupełnie innymi kołdrami i go bym wywalił na ziemię. No, także tak, poświęciłbym się. I ostatnie zbiorowe już pytanie. O co chodzi w akcji Żyj Smacznie i Zdrowo? A więc w akcji Żyj Smacznie i Zdrowo chodzi o to, żeby żyć smacznie i zdrowo. Nie no, ale zostałem zaproszony przez winiary do akcji Żyj Smacznie i Zdrowo. Jeśli wiecie lub nie, to snapowie powinni wiedzieć, to ja nie odżywiam się zdrowo. Chyba, że zupkę chińską stwierdzicie, że jest zdrowa. Ale zostałem zaproszony do takiej akcji, żeby wam przekazać, żebyście wy żyli też zdrowo, odżywiali się dobrze i tak dalej, nie jakieś fast foody, bla, 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 bla. I pomyślałem, że to jest dobra akcja, ponieważ poza tym, że przekażę wam coś chyba dobrego, to również ja sam na tym skorzystam ze względu na to, że chciałbym zmienić swój tryb życia i chciałbym odżywiać się dobrze, a nie kurczę zupkę chińską z rana. Też nie ukrywam, że ja na przykład gotować nie potrafię, więc to będzie fajne, ponieważ mam nadzieję, że się nauczę tego. A poza tym nie chce mi się wierzyć, że można żyć zdrowo i smacznie. Dla mnie się to wyklucza. Zobaczymy. Jestem ciekaw. Poza tym dzięki tej akcji będziemy mogli się spotkać, ponieważ będą organizowane spotkania, więc za niedługo będziecie mogli mnie widzieć, ale widziałem, że jestem rozwieszany w szkołach. Nigdy bym nie pomyślał, że będę rozwieszany w szkołach. No, więc to tyle z tej akcji. Za niedługo będziemy żyć smacznie i zdrowo. Wy, ja i będzie zajebiście. Że mam nadzieję, że mi się uda żyć smacznie i zdrowo. Nie ukrywam, że od następnego tygodnia staram się już odżywiać dobrze i mam nadzieję, że mi się to uda. Zobaczymy. Będę się odchudzał. Nie będę się odchudzał, ale chciałbym troszeczkę lepiej się odżywiać, bo nie ukrywam, że dzięki temu chyba samopoczucie jest lepsze, a u mnie jest z tym słabo. Także dzięki, bardzo dziękuję za obejrzenie. Cieszę się, że mnie odwiedziliście w moim mieszkaniu. Jeżeli będziecie chcieli unboxing, to oczywiście nagram. Ja tymczasem lecę montować ten filmik i widzimy się w kolejnych filmikach.
Więc jeżeli nie subskrybujecie, to tam kliknijcie ten magiczny czerwony guziczek, dajcie łapkę w górę i komentarz, i lajka na fejsie, i dodajcie na Snapie, i dodajcie na Instagramie, i dajcie pieniądze. Dobra, za dużo od was wymagam. Dzięki wielkie, po prostu bądźcie. Trzymajcie się, pa!